Hej, ja jestem Sarcz i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Gears of War Ultimate Edition. Dzisiaj rozpoczniemy sobie akt czwarty i na początek dostaniemy rozdziały, których nie było do tej pory w pierwszej części Gears of War na Xboxie 360. Te rozdziały były później wprowadzone w wersji PC-towej, ale posiadacze konsol mają dopiero w Ultimate Edition okazję, aby te rozdziały poznać, więc zapraszam Was do oglądania. Control, this is Delta. We're out and we have the mapping data. Over. The train is leaving now. The light mass bomb is mounted and ready to deploy. Wait, the bomb is on a train? Affirmative. Command identified an emulsion sinkhole as our primary target. The train's going to deliver the bomb. Your targeting data will do the rest. So where to now? You'll rendezvous with the train at Timgad Station. Copy that. Delta out. Look out! Hang on! Aw, shit. This figures. Let's get this bridge down. Baird, you're with me. Dom, Cole, you watch our backs. Hurry up, man. That Brumac was right behind us. Aktywuj panel kontrolny, aby opuścić most. This place just ain't right. I warto wiedzieć, że w wersji na Xboxa 360 w pierwszej części Gears of War ten akt piąty był naprawdę króciutki, więc fajnie, że te ekskluzywne, do tej pory ekskluzywne dla wersji PC-towej akty, a raczej rozdziały zostały do tego aktu wprowadzone, no bo dzięki temu akt piąty jest też automatycznie dłuższy, podobny zresztą długością do pozostałych aktów. No, you don't, you piece of... oh. Company! Ah, bring it. Cover Marcus. He's got the data. Tak więc mamy okazję zobaczyć, co się działo z naszą ekipą, zanim dotarli do tego pociągu, o którym była mowa. Bo właśnie na Xboxie 360 od razu widzieliśmy już naszych, którzy byli zaraz przy pociągu. Teraz jest trochę inaczej. Get up! Podniosę jeszcze Berda. Thanks. Załatwmy tego tutaj. Kurde, z tamtej strony jest ich więcej. Akurat te rozdziały właśnie tutaj pamiętam najmniej na pewno, no bo w wersję PC-tową grałem właściwie chyba tylko raz, kiedy właśnie nagrywałem ją na kanale. Nie. Idealnie. Myślałem, że przeskoczy do mnie. No i dobra, obroniliśmy się. This is bullshit. They were waiting for us. They know what we're doing. Control, this is Delta. We're stuck at an open drawbridge. We need to restore power to this sector. Please advise. Copy that, Delta. Stand by. I see downed electrical lines near your location. Follow the waterfront to Nassar Memorial Park and attempt to repair. Roger that. Dom, you're with me. Baird, Cole, you two guard the ATC. This is nuts. There's gotta be another way. Baird, my squad, my call. Be ready to move as soon as the power comes back online. Whatever, boss man. A Bert ciągle ma jakieś obiekcje do decyzji Markusa. Dobra, napraw linię zasilania, oni idą w drugą stronę. No i właśnie, całe te rozdziały ekskluzywne na PC-cie, które już jak widać nie są ekskluzywne, zostały stworzone przez polskie studio People Can Fly, o czym już wam mówiłem. Widziałem ścierwojada. Teraz oczywiście, no już w tej odświeżonej wersji zostały te rozdziały odświeżone przez studio The Coalition. Man,
You sounded just like your old man back there. Yeah, well, screw my old man. He thought he could prevent this war, and look what happened. Yeah, well, now his mapping data's gonna help end it. Somehow, I don't think he'd appreciate the irony. Ale tu przy okazji możecie sobie zobaczyć, jak właśnie nasze polskie studio People Can Fly sobie radziło z opowiadaniem historii w Gearsach po swojemu. Oczywiście z jakimś tam drobnym wsparciem Epic Games, czyli początkowych twórców serii, ale jednak to tak jakby dzieło właśnie People Can Fly. Dobra, mamy rzeczywiście już ścierwojada. Z tamtej strony, dobra. Załatwić ich zanim zdążą przedrzeć się na drugą stronę. Nice. A i tak tutaj jakimś cudem jeszcze ich mamy. Dobra. Chyba z drugiej strony też podchodziły. Muszę uważać. Czy ja mam w ogóle strzelbę? A, bo też stąd idą. Strzelba na ścierwojady jak zwykle moją ulubioną bronią. Idealnie. Wystarczy tylko zaczekać, aż się opuści i załatwić. Z tej strony również. No i okej. W takim razie ruszamy, co? Tutaj już mogę jeszcze zabrać naboje. I'll take those. Lećmy dalej. Z chęcią właśnie przypatrzę się przy okazji tym lokacjom w tym rozdziale. A raczej w tych rozdziałach powinienem powiedzieć, bo to nie jest jeden rozdział. Zobaczyć sobie, jak to wygląda w odświeżonej wersji właśnie. Wchodzimy do budynku? Pewnie, że tak. To mi wygląda na jakąś pułapkę. Patrzcie, zamknęły się drzwi. I oczywiście nie przejdziemy, co? Musimy z drugiej strony spróbować. A te? Oczywiście, że kurde, ścierwojad musiał mi wyskoczyć. Dobra, więcej naboje nie zgarnę. Ruszajmy tu. Chyba przywołał kolegów, co? Czy jednak nie przyjdą? Teoretycznie wydaje się, że jest spokój. No jednak nie. Marcus, satellite update shows Nassar Park crawling with locust activity. There's an alternate route, but you'll have to backtrack to the bridge. No time. Bear, you copy this? Don't we have a train to catch? Coordinate with control, get to those lines. We'll clear the park and meet you there. We're on it. Te drzwi pewnie zamknięte. A może i nie. Bo jeszcze te drugie mnie zastanawiają. O proszę, rzadko kiedy mamy dwie drogi naraz do wyboru. Raczej jak już są dwie, to mamy możliwość podania się tylko jedną. A tutaj proszę. Ciekawe jest to, że ja eliminuję tego ścierwojada, a on i tak nadal skrzeczy i wyzywa pozostałych. O proszę, tu będzie idealnie chyba. Wow, jeszcze z tej strony. Oskubany mnie zaskoczył. No i pięknie, no. Tak więc nauczka na przyszłość. Zanim dopadniesz się do działka, to najpierw sprawdź, czy ktoś go nie pilnuje. Teraz dopiero można. I oni tutaj idealnie wystawieni na nasze ataki. Ale Dominik, kurde, i tak oberwał. Aj, bo tu mnie to ktoś z tyłu atakuje. Całe szczęście, że miałem strzelbę. Mogłem się obronić. Nie darujemy jednak tym tutaj, na tym placyku. Tu się jeden ukrywa. Ładnie.
z tamtej strony jeszcze idą, ale nie wiem, czy będę w stanie wszystkich wyeliminować tym działem. Dobra, teraz tamtą będą wychodzić. Nie dać im nawet wyjść gdzieś dalej do jakiejś osłony. Dobra. Tamten z prawej jest. Okej. Teraz tutaj jeszcze. Ale chyba już podejdzie bliżej. Idealnie. To był jego błąd, że się wychylił. I tam jest jeszcze jeden. Nie wiem, czy będę w stanie go zabić. Bo ledwo tam go widać. Nie jestem pewien, czy ja go zabiłem. Dobra. Pora w takim razie wyjść. Nie wiem, czy tędy da radę. Chyba nie za bardzo. Czyli i tak muszę przejść tą drugą stroną. A tutaj mogłem sobie przynajmniej oczyścić teren dzięki temu, że jest to działko. Dobra, jak tutaj sprawa wygląda? Postawmy się tutaj. Sprawdzę właśnie, czy tamten gość żyje. Co on jest? Zgliczował się. Patrzcie na gościa. Lewituje sobie w powietrzu, co tam? To nie dziwne, że ja go nie mogłem dopaść. Jeszcze stamtąd strzelają. Dobra. Póki co to wszyscy. To chyba granatów nie zabiorę, bo już mam pełno. Lećmy jednak tędy. Kolejne drzwi. Tych pewnie nie otworzę, ale już te jak najbardziej. Hey! Yo, what's up? Gotta be close to those power lines. Can you see anything up there? I think so. Just up ahead, across the park by that old theater. We'll move out and get Jack to start the repairs. We'll meet you at the power lines. It's game time, baby! No dobra, czeka nas w takim razie jeszcze więcej walki tutaj z szarańczą. Z tej strony jeszcze idą. Patrzeć tam w oddali, a tutaj są bliżej. Więc to na nich się raczej skupmy. Tam jeden, kurde, za działkiem niestety. I kurde, mamy też tych z łukiem Tork. Od niego warto by było zacząć, bo jak mnie później zajdzie z boku czy od tyłu, będzie problem. Okej, ten tu idzie jeszcze. Może się schował, skubany. Dobra, podejdę może trochę z tej strony. Ładnie. Teraz tego za tym działkiem przydałoby się wyeliminować. Tutaj granat się przyda. Świetnie. Dobra, tutaj wyczyszczony teren. Spróbujmy teraz się obrócić. Mam nadzieję, że mogę. Ale też wcale taki zasięg widzenia nie jest idealny. Tutaj wiele nie zdziałam. Niestety za tym działkiem. Będę musiał tak czy siak chyba zejść na placyk i tam zająć się nimi konwencjonalną bronią. Aczkolwiek, jak widać, kogoś tam daje radę ubić. Jednak zejdźmy tutaj niżej. Z tej strony mamy chyba jeszcze kogoś. Kurde, sam nie wiem, ale wydaje mi się, że tutaj jeszcze. To jest nasz. Tutaj mamy jednego. A właśnie. Skubany się przemieścił. Dość nieoczekiwanie. Ale okej. Straciłem trochę czasu na przeładowanie, ale to nic. Mogę teraz tutaj zbliżyć się do tego. Oj. Bo kurde, byłby błąd. We got this. Find those power lines. You got it. Boomerzy. No nie mogło być za słodko. Rzućmy tam granat szybko. Fire in the hole. Jeszcze jeden. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby ich załatwić.
Jeszcze żyją. Nie wiem, czy ja kurde nie za blisko rzucam. No i dobra, jednego przynajmniej załatwiłem. Zajmę się i drugim. Z tej strony jeszcze ścierwojady. Okej, czy to oznacza, że mogę wejść już tutaj? Znowu granatnik do dyspozycji, ale jednak pozostany przy strzelbie. Dobra, jest przejście rzeczywiście otwarte. Albo i nie. Do przewodów zasilających. Nie no, jednak tędy, tak? Musiałem tylko przywołać Dominika. Wow. Komedia pomyłek. Kolejny rozdział. Delta, the train commander reports that locusts are heading their way. What's your status? Approaching power lines now. Be advised, the train is accelerating to avoid capture. Your timetable just got a whole lot shorter. Ruben! Holy shit, it's back. Keep that thing away from the power lines. No problem. Watch this. Hey, stupid! You want some of this? Come and get me! Get out of there! Go! Are you totally insane? To jest cały Coltrane. W swoim stylu rozprawia się z Brumakiem. Znajdź drogę przez teatr. No, żeby tylko Col się nie przeliczył. O kurde, ilu tu jest. A, granatów nie mam już niestety. Nie mogę im zalepić tej dziury. Muszę sobie poradzić normalnie. Dobra. Ruszamy z następnymi tutaj. Już nie wiem, czy to za blisko nie podchodzę, bo to już też jest ryzyko. Okej. Tam mamy jeszcze jednego. Kurde, no. Tych dziur, z których oni wyłażą, jest zdecydowanie więcej. To jest problem, bo ja nie zawsze wiem, skąd oni są w stanie wyjść. Później mnie zaskakują. Bo stąd jeszcze, kurde, wychodzą. Patrzcie. Tu jest ta ostatnia dziura. No i dobra. Say again, control, you're breaking up. That doesn't sound good. Think we can still make it in time? If we don't, we're gonna spend the rest of our lives running from shit like this. Brumaka prędzej czy później trzeba będzie załatwić. Czego brakowało w kampanii z Xboxa 360, tej pierwotnej wersji gry. Się skupiam na Brumaku, a tutaj jeszcze ścierwojady atakują. Tego kurde słychać, fajny klimat. Mam takie wrażenie, jakby w każdej chwili mógł tutaj się do mnie przebić. Ale dobra, bo jest jeszcze żołnierz szarańczy. Podpalił się chyba. Ja muszę pewnie pozbyć się. A właśnie. Pozbyć się tego ognia. Tutaj znowu wypuścimy wodę, tak jak w czwartym akcie bodajże. Oh yeah! Marcus! Brumac's gone, thank you very much, and we're headed back to the power line. Shit! Damn it, Bear! Get the hell out of here! Bert był chyba zbyt dużym optymistą, myśląc, że już pozbył się Brumaka.
No ale dobra, tutaj otworzyliśmy sobie przejście. Spróbujemy tam im pomóc. Na razie ruszajmy tędy. Over there! Są przewody, ale patrzcie. Jest pierwszy sekret w tym akcie. Mamy tutaj nieśmiertelnik. Jeszcze 5 do końca gry nam zostało. Więc już naprawdę niewiele. Ruszamy w takim razie w kierunku przewodów. Oj. Słyszę gdzieś Jacka w pobliżu, więc to jest dobry znak. I think we're good. Let's grab some ammo. Shit, we've got a grab hole. Keep him away from Jack. No to pięknie, no. Ale dobra, mam na szczęście granat wreszcie. Rzucę im tam go. Drag out. Snajper tam, ale dobra, jeszcze jeden tu jest gdzieś chyba, żołnierz. Patrzcie na to. Ten Brumak się tutaj zbliża. Marcus, we gotta slow it down. Dobra, atakujemy. Shoot the legs. Spróbujmy go spowolnić. Jasny gwint. Ładnie. Nie mogę się zbyt długo wychylać, upatrzcie co on robi. Ale spowalniam go kiedy tylko mogę. Tutaj znowu atakuje tymi pociskami. Zatrzymaj się. Za chwilę wykorzystam, kurde, całą amunicję, jaką mam. Jak to dalej pójdzie. Kurde. Co tu się przed chwilą stało? Niesamowite. Ale przynajmniej chwila spokoju. Now what? Jack, rip that door. You guys make it out okay? We're alive, but I doubt we'll make it back to the AT-2. Control, this is Delta. We've repaired the power lines, but there's a Brumac here. Please advise. Over. Anya, do you read? Must be a cedar. Ugh, I'm close. Okay, looks like we're on our own. And we need to hustle. Baird, Cole, regroup with us behind this theater. Dobra, przejście otwarte i myślę, że na tym sobie ten odcinek zakończymy. Będzie trzeba prędzej czy później rozprawić się z tym Brumakiem, bo jak widzicie nie daje nam absolutnie spokoju. Po drodze jednak jeszcze rozprawienie się z Arachnidem będzie najprawdopodobniej wymagane. I prawdopodobnie też w kolejnym odcinku zakończę już te rozdziały do tej pory, jeszcze do niedawna ekskluzywne dla wersji PC-towej, a później będziemy już mogli kończyć akt 5, a zarazem całą grę, więc jesteśmy już naprawdę niedaleko końca. Póki co to wszystko z mojej strony i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!